Dzień dobry, ja jestem Jacek Pałasiński, a to jest program Allegro ma non troppo na portalu naTemat.pl. Co Państwo wiedzą, bo właśnie Państwo się tu znajdują. Witam Państwa w ciemnych barwach, w nowej scenografii, no bo jakoś tak radośnie, jasno ostatnio nie dzieje się w naszym kraju. Witam Państwa i witam przede wszystkim naszego gościa, panią Annę Nehrebecką-Byczeską, wspaniałą aktorkę, proszę mi wierzyć, jestem zawodowym krytykiem, no i działaczkę społeczną, którą ja prywatnie dla siebie nazywam la pasjonaria demokracji. Zgadza się Pani z taką moją łatką Pani przyczepioną wiele lat temu? No nie mogę się nie zgodzić, ale naprawdę czuję się lekko zażenowana z tych miłymi słowami. Witam Pana, witam Państwa serdecznie bardzo. Witam, rzeczywiście tak. Idzie Pani na marsz jutro? A wie Pan, że idę? Idzie Pani, no proszę. Idę. A będzie Pani w grupie aktorów, czy w grupie polityków? Bo wśród aktorów będą Janusz Gajos, Daniel Olbrychski, oczywiście Krystyna Janda, tak, Materna, tak. Man, no i wielu innych wspaniałych artystów. Nie, wśród polityków będzie Lech Wałęsa, oczywiście Tusk Trzaskowski, Władysław Frasyniuk. Tak, no gdzież mnie do polityków tak zacnych i tak wielkich. Ja będę sobie gdzieś może z grupą moich kolegów radnych, jeszcze nie wiem, ponieważ powodów czysto osobistych nie wiem, czy dam radę przejść przez całą trasę. Także nie wiem, może się dołączę w połowie. No ważne, że będę, że chcę być, a nie po to, żeby mnie było widać, tylko po to, żeby po prostu jeszcze jeden człowieczek doszedł i był tam razem tego dnia. Jeszcze jedna główka w tłumie. Bo Państwo wiedzą oczywiście, mam nadzieję, że Pani Anna Nehrebecka-Byczeska jest również radną Warszawy od kilku kadencji, niezwykle zasłużoną. Jeżeli widzą Państwo czasami nazwę ulicy jakiegoś przyzwoitego człowieka, który się zasłużył dla Polski, dla demokracji, to prawdopodobnie to jej walka, jej serce sprawiło, że ta ulica jest. Dobrze mówię? No... Takie są fakty, rzeczywiście. Próbujemy. Nie jest to łatwa sprawa, ta sprawa nazewnictwa. Rzeczywiście nie dlatego, że nie ma wielu wspaniałych patronów, nie można by, tylko nie ma miejsca, nie ma ulic. Każdy poza tym chciałby mieć bardzo dużą główną ulicę, a ja uważam, że nie liczy się ilość, tylko jakość. I jeżeli już nadajemy jakąś nazwę, to moim marzeniem jest, żeby to miejsce było zadbane, ładnie wyglądało, żeby było czysto, żeby były jakieś rośliny, jakieś kwiaty, no niekoniecznie na ulicy, ale przecież mamy też w tej chwili alejki w parku, nazywamy, mamy, niektórzy mają pretensje, że dlaczego alejka, a nie wielka ulica. Tak. No mój Boże kochany, tak, ja to rozumiem. Ja do nich należę, bo wolałbym, żeby Kieślowski nie miał małej uliczki na Wilanowie, a Beethoven gdzieś tak, w polu, prawda? Tak, ale my też przyjmujemy zasadę, że nie... szpiegowa tak zwanego na dodatek. Tak. My też przyjmujemy zasadę, że nie zmieniamy nazw ulic, które już są, więc te, które ja na przykład boleję bardzo, że w samej Warszawie nie ma jakiejś ulicy Alei Paderewskiego. Ale wie Pan dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy dołączono do Warszawy tak zwane obwarzanki, tak, Wesoła, Wawer i tak dalej, tam wszędzie to jest w tej chwili Warszawa, tak. A tam jest ulica Paderewskiego. Nie mogą się powtarzać. A powtarzają się, jak się powtarzają się, bo... To czasami... Co ja robię w Wesołej? Się zastanawiam, a tam jest, wybierają się do ulicy. Tak, ale powtarzają się te, które były już istniały przed dołączeniem do tych mniejszych miejscowości. I w tej chwili dlatego ja na przykład już miałam wybraną bardzo ładną aleję dla Paderewskiego, no ale niestety nie mogliśmy tego doprowadzić do końca, no bo są dwie ulice już Paderewskiego w Warszawie, no nie ukrywajmy. Ubi major minor cessat. Niech się obwarzanki, że tak się wyrażę, wyzbędą, no bo naprawdę należy się... No ale to nie jest takie proste, bo to są adresy, bunty mieszkańców, bo muszą być zmieniane adresy, to ponosi koszty, tabliczki, a przedsiębiorstwa, a biura, a meldunki, a tak dalej, więc ta zmiana to jest nie tylko to, że się zmieni tam tę tabliczkę z napisem, ale to jest też dla mieszkańców i dosyć ciężkie, no i niesie koszty. Ale Lecha Kaczyńskiego jakoś łatwo przyszło. Potem szczęśliwie łatwo poszło, ale... No. Bo to była tak zwana dekomunizacja, która była przeprowadzana nie przez samorząd, nie przez Radę Warszawy, a nazewnictwo należy do Rady Warszawy, tylko to była zrobiona sprawa odgórnie. Tak, i pamiętam, dlatego sprawa była zaskarżona do sądu administracyjnego i sąd administracyjny przyznał rację, że to jest właściwie bezprawnie zrobiona zmiana nazw tylu ulic. I te nazwy wróciły. Tak, pamiętam jak dekomunizowano ulicę Czerwonych Wierchów, to rzeczywiście... No bo czerwony kolor nie ma. Nie. Dlaczego taki marsz był potrzebny? Taki marsz, który ma tak wiele zmienić w naszym życiu, w naszej polityce, w naszym kraju. Miejmy nadzieję, że zmieni. Miejmy nadzieję, że zmieni. Teraz porozmawiamy, czy zmieni, czy nie zmieni, ale dlaczego popatrzymy, rzeczywiście ja uważam, jesteśmy, pani zdaniem, w takiej sytuacji, że już wszystkie inne mechanizmy demokratyczne zawiodły? I że trzeba Wydaje mi się, że jest bardzo ważne, żeby obudzić trochę społeczeństwo. I dla mnie wspaniale, że właśnie Donald Tusk zwołał ten marsz, przecież on powiedział, zapraszam wszystkich na marsz. To nie chodzi w tej chwili już o takie czy inne poglądy. Chodzi o to, żeby ludzie się obudzili, żeby nie mówili moja chata z kraja, ja nie jestem politykiem, nie zajmuję się polityką. Bo gdybyśmy my tak mówili w 1989 roku, czy przez całe lata 80., to gdzie byśmy teraz byli? Ale widzi pani, jest jedna zasadnicza różnica. Dotychczasowe zrywy zawsze miały jakieś podłoże ekonomiczne. A to będzie jeden z tych zrywów z ostatnich lat, w których kwestie ekonomiczne zupełnie nie odgrywają roli. Tutaj ludzie wychodzą na ulicę, żeby bronić pryncypiów, żeby bronić demokracji, żeby bronić praw człowieka, żeby bronić Polski w Europie. Bo Polska poza Europą to jest Polska pod znakiem zapytania. Byt narodowy jest pod znakiem zapytania. Innymi słowy, o to wszystko wychodzą. Nie wychodzą po raz pierwszy na ulicę za chlebem i za pieniędzmi, tylko za demokracją. Tak, ale właśnie, czy ten 4 czerwca 89, czy to było wyłącznie też wychodziliśmy po pieniądze i po chleb? A była pani na zjeździe Solidarności, bo ja byłem na pierwszej i drugim, na pierwszym zjeździe Solidarności i na tej drugiej części pierwszego zjazdu Solidarności i pamiętam okrzyki z sali delegatów, którzy krzyczeli, pani wybaczy, państwo też proszę, żeby zatkali uszy, krzyczeli inteligencja wydalać, ponieważ inteligencja mówiła, że jednorazowa podwyżka niczego nie rozwiąże, że bez demokracji nie będzie dobrobytu w Polsce, ale nie chcieli słuchać. Więc no jednak tam aspekt ekonomiczny chyba był dość istotny wbrew legendzie. Tak, pieniądze są bardzo ważne dla nas, my kochamy pieniądze, najchętniej byśmy chcieli, żeby te pieniądze nam spadały po prostu z nieba i żebyśmy mieli na wszystko i zawsze i w każdym momencie. A tutaj myślę, że chodzi troszkę jednak o coś innego, że żebyśmy się zaczęli zastanawiać nad tym, że moją wartością jest praca. Ale żeby ta praca, jeżeli ja pracuję, to ja zaczynam rozwijać się, zaczynam zarabiać pieniądze i te pieniądze są dla mnie, a tych pieniędzy mi nie kradną. Nikt mi ich nie ukradnie, bo ja te pieniądze zarobiłam, tak? I żebyśmy zaczęli myśleć w ten sposób, a nie na zasadzie mnie się należy, my kochamy. To jest cudowna, w cudzysłowie oczywiście, zresztą nie muszę chyba tego mówić, że w cudzysłowie, cudowna nasza cecha, jedna z naszych cech, że nam się należy, my to kochamy, nam się należy. Że jak ktoś pracuje i się czegoś dorobił, to nie mówimy, ale on pracował, kurczę, co on zrobił, ja się muszę czegoś od niego nauczyć, może ja też tak potrafię. Nie, my od razu mówimy, ale się musiał nakraść, ale się nakradł, żeby coś miał, teraz ma taką willę. Taka bezinteresowna zawiść, bierna jakaś, niemotywująca, że może ja też potrafię, może ja też coś zrobię. My tego nie mamy, mamy w sobie niestety... No może to będzie dosyć gorzko brzmiało, ale mamy w sobie bardzo dużo bezinteresownej zawiści i nie mamy w sobie ciągle poczucia społeczeństwa, społeczności, że my jesteśmy jakąś społecznością. Wiadomo, że można różnie myśleć, ale jesteśmy społeczeństwem. państwem, nie mamy poczucia państwowości. A wielkie, wspaniałe słowa, im bardziej jesteś wolny, tym większa odpowiedzialność za każde słowo i czyn. My jesteśmy, ja jestem wolny i ja powiem nie, mnie się to nie podoba, nie, bo ja jestem wolny. I już nie myśli o konsekwencjach tego, nie zastanowi się, co to znaczy jestem wolny. Jak jesteś wolny, to tym bardziej odpowiadasz za wszystko, co robisz, co mówisz. Otóż to. Demokracja to ustrój, w którym człowiek musi być odpowiedzialny za siebie i za społeczność. Tę małą i tę wielką. I tę wielką, oczywiście. No ale to chyba dla wielu z nas jest pozycja dość niewygodna, że chcielibyśmy, żeby ktoś za nas wszystko to zrobił, żeby te pieniądze spokojnie, prawda, nam spadały za pracę. Innymi słowy, gdyby nie było komunizmu, to być może dla Polaków trzeba było go wynaleźć na prędce. No ale czego byśmy się nauczyli z tego komunizmu? Właśnie wygląda na to, że niespecjalnie wiele się nauczyliśmy. No jak to, ale przecież nie można się niczego było nauczyć z komunizmu. Zaraz się dowiemy, że jesteśmy komunistami. Panie Jacku, nie. Ale opowiem wam taką historię. Kiedyś mnie to bardzo rozbawiło. Jakiś miałam remont w mieszkaniu i był młody człowiek, bardzo sympatyczny, gdzieś tam coś malował, przybijał, robił i tak dalej. I tak mówi, ach, wie pani, no, to był premierem wtedy był Donald Tusk. Mówi, wie pani ten, wie pani ile on zarabia? A ja co? Ja mówię, proszę pana, ale dlaczego pan nie jest Tuskiem? Kto panu broni? Kto panu broni? Zabrać się tak za roboty, osiągnąć coś, zrobić, to pan tak samo będzie zarabiał. No i tu już mówię, no tak, może rzeczywiście ma pani rację, ale on zarabia więcej. Ja mówię, to niech pan się też pracuje dobrze, może pan w swoim zawodzie zarobić jeszcze więcej, tylko niech pan to wykonuje porządnie i z odpowiedzialnością. I się rozwija dalej, a nie stoi w miejscu i czeka, że mnie się należy i niech mi ktoś da. Akurat jako premier to dużo nie zarabiał. Oczywiście to jest inna sprawa, ale dla niego bardzo dużo, no prawda, no nie wiem, czy taki robotnik nie zarabiał, znaczy nie, już nie wnikajmy w to. Pod plakatami, pod wezwaniami do marszu organizatorzy piszą, pójdźmy razem w wielkim marszu, przebijmy ten mur, zróbmy to jeszcze raz. Tym razem kilkadziesiąt lat później bądźmy tam wspólnie w imię wolnej polskiej sprawiedliwości. Pokażmy, jak wielu nas jest, pokażmy, że wygramy, pokażmy naszą siłę. Tam jest sporo w tych wszystkich hasłach dość nieporadnych językowo sformułowań i chyba takich niespecjalnie przybijających się do prostych ludzi. Ale abstrahując od tego, to czy sądzi pani, że ten marsz rzeczywiście może sprawić, że demokracja w Polsce powróci, znowu zatriumfuje, a faszyzujący reżim pójdzie na śmietnik historii? Ja myślę, że jeden marsz tego nie załatwi. Wydaje mi się, bo nie może załatwić. My się zbyt wielu rzeczy jeszcze musimy nauczyć, zbyt wiele rzeczy musi jeszcze do nas dotrzeć. Nie możemy być obojętni wobec tego, co się dzieje wokół nas, wobec tego, jak właściwie została strasznie Polska podzielona. To są dwa kraje w tej chwili. To są dwa kraje. Jest jeden, ten zamknięty, wściekły, pełen hipokryzji, nienawiści, kłamstwa, obłudy, fałszu, który mamy w tej tak zwanej szczujni, prawda? Żadna prawda, tam nic nie istnieje, tam tylko istnieje, jak ludzi skłócić i jak opluć tych, którzy nie są nasi. I mamy drugą grupę, która tak, a co my możemy zrobić, niech tam będzie, byle ja bym miał spokój, czy byle bym miała spokój. I jest grupa ludzi, które jednak mówi, nie, stop, dosyć. Myśmy nie po to walczyli, nie po to nasi ojcowie, nie po to my siedzieliśmy w więzieniach, nie po to przechodziliśmy przez cały okres stanu wojennego, nie po to walczyliśmy, żeby zdobyć wolność. Żeby zdobyć wolność, bo myśmy tę wolność zdobyli. Teraz sobie nikt nie wyobraża, że musi stać parę dni i czekać na paszport, potem na wizę i czy dostanie ten paszport, czy nie, prawda? Teraz i czy będzie mógł wyjechać. Jeszcze sobie nie wyobraża, ale trochę, sobie w przyszłym roku może trochę wyobrażać. I wydaje mi się, że ten marsz powinien w ludziach obudzić jakąś taką, nie wiem, zapalić czerwone światło, że coś się naprawdę bardzo złego w tym kraju dzieje. To niech pani powie, ilu będzie uczestników tego marszu, bo przecież znamy oboje historię i wiemy, że do powstań ruszała garstka ludzi. Że nawet w ruchu oporu podczas II wojny światowej, jak policzyć wszystkie organizacje podziemne, to był 1% społeczeństwa. Ale zawsze tak było. A czy jak powstawała Solidarność, to czy były takie wielkie tłumy? No nie. Też była garść ludzi, prawda? Zawsze był ten jeden, dwóch, trzech, którzy zaczynali coś robić. Raz się to udawało, raz nie. Przecież to trwało też ileś lat. Ja z przerażeniem myślę, gdyby to teraz miało trwać ileś jeszcze lat, zanim ludzie się obudzą i powiedzą dosyć. My chcemy walczyć o naszą ojczyznę, my tu mieszkamy, my jesteśmy Polakami. Nikt mi nie ma prawa powiedzieć, że ja jestem na usługach Kremla. Jakim prawem? Nikt mi nie ma prawa powiedzieć, że ja nie jestem Polką. Ale co się musi stać, żeby się Polacy obudzili? Czy się musi polać? Moja teza jest prawdziwa, że musi zabraknąć kiełbasy, żeby Polacy się obudzili. Ale wie pan, jak ta kiełbasa jest, to też jest źle, bo jest taki wybór, że człowiek stoi nad tym, ajejejej, dlaczego? Czy ta, a ja bym chciała wszystkie. No gdzie jest wszystkie? W bogatych krajach się kupuje 10-15 deko, a nie kupuje się po 2 kilo, tak? Jakiś, no, choćby tej przysłowiowej szynki. No ale, bo jest to poczucie bezpieczeństwa, pójdę, mogę kupić. W tej chwili ceny, które są, ja z przerażeniem zobaczyłam, ilokrotnie mi na przykład poszły w górę opłaty za głupia rzecz, za prąd. Za prąd. I wczoraj jechałam przez Warszawę i patrzę, Boże, tu był sklep, tutaj był punkt jakiś, tutaj był... Wszystko puste lokale, ludzie nie dają rady. Ale co się musi stać, żeby ludzie powiedzieli dość? No właśnie, ja pytam pani, pani odwraca pytanie do mnie. No. Ja odwracam. No właśnie, bo to jest pytanie, na które nie ma jednej odpowiedzi, ale od czegoś trzeba zacząć. Nie od siedzenia na kanapie i dyskutowania. Ja to bym zrobił tak, ale nie. Ja to bym zrobił tak. I należy tak. No to wiemy co robimy, to się, słuchajcie, za tydzień się spotykamy i znowu się, no ja to bym zrobił to. Ale ja to tamto, a to te. I znowu, i tak ja to bym zrobił. No tak, a tutaj, ale niech pan zobaczy, co się stało. Tusk wezwał wszystkich na marsz. Prawda, wzywam wszystkich, zapraszam wszystkich na marsz. Kto zaczął zbierać największe cięgi? On. Jakim prawem? Zawłaszcza święto. Jakie święto zawłaszcza? Akurat on jest jednym z tych ludzi, którzy ma prawo mówić, że 4 czerwca. Dla nas wszystkich 4 czerwca było... Tak, jest jego świętem i tego pokolenia. I mojego pokolenia też. I pańskiego też. No tak, należymy prawie do tego samego, więc... No, także dobra, to... Ale zwracam pani uwagę, że od 2015 roku nieszczęsnego były już co najmniej 4 gigantyczne manifestacje w Polsce, a następnego dnia wszystko wróciło do normy. Nic. No, bo więc to za tym 5. razem, jak się nie powiedzie i znowu będzie nic, no to ludzie już za 6. razem nie wyjdą choćby. Jesteśmy w trochę innej sytuacji jednak. Wydaje mi się, i mamy tutaj przeciwnika bardzo precyzyjnie myślącego. Poza tym człowieka, ludzi, których motorem jest nienawiść. Nienawiść. A to bardzo silne uczucie. A to jest bardzo silne uczucie. Nienawiść i jeszcze raz nienawiść. I to jest tak jak pan, to jest bardzo silne uczucie i to jest bardzo niebezpieczna siła, bo tacy ludzie nie cofną się przed niczym. To już zresztą mamy tego dowody choćby w ciągu ostatnich kilku dni, prawda? Z tą słynną ustawą Lex Tusk. Co pani sądzi o tej właśnie ustawie Lex Tusk? Czy ruska teraz... Tak. No ja po prostu zszokowana, że to w ogóle powstało. Łamiąc 12 punktów Konstytucji. No i tu tak, ale teraz można zobaczyć, jak wszystko było precyzyjnie przygotowywane. Od czego się zaczęło? Pierwsza rzecz od niszczenia Konstytucji, Trybunału. To każda grupa przestępcza ma swój wymyślony plan. I tak, bardzo, no, tak. Jeśli chce uniknąć odpowiedzialności, no to musi zawładnąć prawo. Tak, zniszczyć prawo, zniszczyć praworządność i zawładnąć trybunałami, żeby wydawały wyroki dla nich korzystne. Tak jest. Ta grupa przestępcza, nie chce pójść w kajdany, ale to profesor Sadurski użył tego określenia i został uniewinniony. Znaczy, że to no i słusznie. Uprawnione ale, a czy pamięta pan takie przemówienie kiedyś i padły słowa z mównicy sejmowej: będziemy mieć w Warszawie drugi Budapeszt. Tak, i będziemy mieli Stambuł też. Tak, Stambuł już prawie mamy. Tak, ale jesteśmy... drugi Budapeszt. Tak, wtedy wszyscy się, prawda, śmieliśmy, jeszcze jest... Tak, żądamy przynajmniej Bukaresztu. Tak. I co jest? Wtedy ten Budapeszt brzmiał trochę inaczej niż teraz, prawda? Nie, też brzmiał bardzo źle, bardzo źle. Pamiętam chyba... No, ale się kojarzyło jednak z przeszłością bardziej trochę, że Budapeszt, tak? To co się działo dawno w Budapeszcie, to jeszcze... To zależy jak daleko sięga pamięć, bo jeżeli sięga pamięć do 56 roku, to jedna, a jeżeli sięga do lat 30 i 40 ubiegłego stulecia, to już ta pamięć się trochę rozszerza i trochę inaczej ten Budapeszt brzmi. Trochę inaczej, tak. No mnie się z 56 roku to kojarzyło, że będziemy mieć... Ale wszyscy to potraktowali tak. Prawda? Nikt nie przypuszczał, że my ten Budapeszt zaczynamy mieć teraz tutaj, ten obecny Budapeszt, współczesny Budapeszt. Ale bodaj w lipcu 2014 roku pan prezes Kaczyński powiedział, że trzeba zrobić wszystko, żeby Polska przypominała jak najbardziej Turcję, bo to jest poważny kraj. A tutaj potężne siły dążą do tego, żeby nie dopuścić do tego, żeby Polska była taka jak Turcja. No bo te potężne siły, czy pani jest członkiem tych potężnych sił? Bo ja też zarzucają mi, że jestem członkiem potężnych sił. A ja żadnej potężnej siły nie reprezentowałem i nie reprezentuję. No jakoś też mi te siły takie... A może wie pan co, może naszą siłą jest właśnie to, że stać nas na powiedzenie, że się nie godzimy na to, co się dzieje. Na łamanie tego prawa, na drożyzność, na kłamstwo. No... Myślę, że są próby. Sporo dziennikarzy będzie na marszu jutro. Oczywiście nie ze Szczujni. Z tych bardzo niewielu już, bardzo nielicznych mediów wolnych, które pozostały w naszym kraju. No i które są nie wiadomo solą jeszcze wokół. Jak długo będą. Tak, są solą wokół. No tak, ale czy mamy do tego dopuścić? Jaki byłby stan świadomości naszego społeczeństwa, gdyby nie takie programy jak Czarno-Białym czy Superwizjer w TVN24? Żadne. A przecież te programy obnażają takie patologie niewiarygodne, że tutaj naprawdę powinien być po każdym programie gotów oddział policji, prawda, który wychodzi na miasto i aresztuje winnych, bo to jest po prostu się w głowie nie mieści, co oni wyrabiają. No dobrze. Ale czy ta ustawa, niech pani powie, ta Lex Tusk, bardziej zaszkodzi Tuskowi czy PiSowi? Wie pan co, czy ona zaszkodzi bardziej Tuskowi czy PiSowi? No, w czym ona może zaszkodzić Tuskowi? Zabronią mu sprawować jakieś funkcje, tak? Szczują na niego już przez tyle lat, mieszają go już tak z błotem jak nikogo naprawdę i robią to bardzo perfidnie i perfekcyjnie i w bardzo wraży sposób. Atakują każdego, kto może im zaszkodzić, a on im może zaszkodzić najbardziej. No może, bo jednak pociągną tych ludzi za sobą, prawda? Pociągną i ludzie przyjdą na ten marsz już. Oczywiście, ja mam trochę żalu i mam trochę pretensji. Gnoili Rzeplińskiego, gnoili wszystkich kolejnych swoich ludzi, którzy mogli im w jakiś sposób zaszkodzić. Ludzi porządnych, przyzwoitych, działających zgodnie z prawem. No właśnie. No, tak, i dlatego mówię, że teraz... Trzeba jednak się obudzić, ruszyć, zrezygnować z grilla w niedzielę, nie udawać, mówi, a mnie polityka nie interesuje. Jak ciebie nie zainteresuje polityka, to politycy zainteresują się tobą. Już się interesują, więc to nie może być. Nie każdy musi być politykiem, ale musi mieć odwagę spojrzenia sobie w oczy, spojrzenia w oczy swoim dzieciom i powiedzenia, dlaczego ja się na to wszystko godziłem, dlaczego ja się godziłem na takie kłamstwa, na obelgi, na bezczeszczenie naszego narodu, na niszczenie naszego narodu, na niszczenie naszej historii, na niszczenie ludzi, którzy nas tej historii uczyli. Na to, co się dzieje w szkołach, narodu, tak. Tak, mieć głupich. Przeciętny Polak wie, że ma 41 000 długu, który rządzący zafundowali? Nie wie. I że będzie musiał je zapłacić. A kto mu ma o tym powiedzieć? Kto mu ma o tym powiedzieć? TVP1, TVP Info? No, skoro jest telewizją publiczną, to powinno. Nie? No też mi się tak wydaje, że powinno, ale może to są po prostu dwa pojęcia telewizji publicznej. Ja jeszcze pamiętam inną telewizję publiczną. była kiedyś taka i się ją oglądało i słuchało. Ale tak, tak. To już za komunizmu było przyjemniej oglądać to niż teraz. Dobrze, pan, ale... Słynne powiedzenie, nie chcę obrażać ludu, ale słynne powiedzenie, głupi naród to kupi, głupi lud to kupi, prawda? I mamy teraz, co się mówi, to kupuje. No, dlatego wylądował tam, gdzie wylądował. A proszę powiedzieć, bo Tusk powiedział coś takiego, że pan prezes jest jak skorpion, w szale potrafi ukąsić samego siebie. Tak, tak, to przeczytałem. Więc ukąsił tym Lex Tusk samego siebie, pani zdaniem, na dłuższą metę, czy nie? No myślę, że nikt nie spodziewali się takiej reakcji jednak ludzi. Departament Stanu, Unia Europejska, Parlament Europejski. Tak, i cokolwiek by nie mówić, prawda, i nie pluć na tę Unię Europejską, to jednak tak, dzięki Bogu my w tej Unii jeszcze jesteśmy. My nie. Mamy jeden prawdziwy parlament, z Brukseli na miłość boską. W tej chwili on rzeczywiście broni naszych interesów, broni naszego prawa i naszej konstytucji. My jesteśmy wzorem narodów i świata. My jesteśmy wybrańcem, tak? Wybrańcem narodów. Chrystusem. Chrystusem narodów, tak? I my jesteśmy, to jest jedyny właściwy, proszę pana. Dlaczego lokator Pałacu Namiestnikowskiego wczoraj zdecydował się przedstawić nowelizację tej ustawy Lex Tusk? Kto lub co wpłynął pani zdaniem na jego decyzję? Wie pan co, Anna Kamieńska napisała kiedyś taki piękny wiersz, który się zaczyna od słów: czy wiecie, co jest fundamentem społeczeństw? Strach. Ten strach się różnie objawia. Bardzo piękny wiersz. Różnie się objawia, wie pan. Czasem się nie chcemy przyznać, że strach, czasem się boimy kogoś konkretnego, a czasem boimy się z głupoty, żeby się nikomu nie narazić. I potem jak przez ułamek sekundy dojdą konsekwencje tego postępowania naszego pod wpływem strachu, to próbujemy udawać, że nie, ja jestem bardzo odważny, dzielny, ja się nie boję, ja będę tutaj wszystko zmieniał i ja tutaj zrobię. No ale mleko się wylało. To się stało. Co pani sądzi o polityku, który jednego dnia podpisuje, potem mówi w telewizji w orędziu, że to konieczna ustawa, że ona jest wspaniała i należy ją natychmiast wprowadzić w życie. 2 dni później mówi, że nie doczytałem do końca chyba tego, co podpisałem, nie znam się na prawie i konstytucji, tam rzeczywiście są artykuły, które mogą wątpliwości wzbudzać. Zagalopowałem się w poparciu dla lidera partii, którego, jak sam powiedział na początku pierwszej kadencji, przez którego został namaszczony na to stanowisko razem z panią Beatą. Tak. Proszę pana, co ja sądzę? Ma twarz jednego dnia. Podpisuje, nie, to jest 2 dni później twarzy. Mówi, że trzeba zmodyfikować. To jest człowiek bez twarzy. Człowiek, który tak postępuje, jest człowiekiem bez twarzy. A poza tym, wie pan co, ktoś, kto dla mnie mówi szumne słowa, prawda, że jest strażnikiem konstytucji, a jest osobą, która podpisuje nocą akta niszczące tę konstytucję, to czego ja się mogę więcej spodziewać? Czego się mogę więcej spodziewać po takim człowieku? Że jest tchórzem, że nie myśli, że jest, nie wiem, sprzedajny? No, chyba zagalopujemy się w analizowaniu psychiki ludzkiej. Rozumiem, że mówimy o ludziach. Mówimy o ludziach, tak. O ludzku wręcz mówimy. Jak ludzek coś wykombinuje, to... nie ma siły. Ale czy proponowane przez bohatera naszej rozmowy zmiany są wystarczające, czy zadowolą opozycję? One są żadne po prostu. Ja dzisiaj szybciutko przeczytałam tych kilka punktów. To są żadne zmiany. A jeszcze tłumaczenie, prawda, że nikt niczego nie rozumie, tylko ja tutaj nie chciałem, bo ja chciałem, bo ja nie chciałem, chciałem, tak, zrobiłem i nie powiedzieli wszyscy idioci. Ja tu wytłumaczę, Bidenowi będę tłumaczył, prawda, że on nie ma racji. Że kretyn Biden razem z całą resztą z Departamentu Stanu, że Unia Europejska banda kretynów. To w ogóle wina tłumaczenia prawdopodobnie, a poza tym jak oni wszyscy śmieli mnie krytykować. No właśnie. No. Czy pani zdaniem Andrzej Duda ma polityczną przyszłość w tej sytuacji, bo mówiło się, że za różne koncesje pod Czy pan mówi o tym, żeby chciał, czy są szanse, że ma? Ciepłą posadkę międzynarodową, czy po tym, co zrobił w tych dniach to ma jeszcze pani zdaniem szansę na ciepłą posadkę międzynarodową? Jeśli chodzi o moje zdanie, to na pewno nie. Bym się bardzo dziwiła, gdyby ktokolwiek jeszcze mu zaufał i cenił go jako człowieka odpowiedzialnego i mającego swoją, no już nie chcę używać słowa charyzmy, tak, ale no odpowiedzialność, choćby pozycji, jaką powinien mieć prezydent kraju. To nie jest zabawa. To nie jest zabawa, łopateczka, wiaderko i bawię się w piaskownicy. To jest człowiek, który odpowiada za cały kraj. Jak on nie bardzo wie, co podpisuje? Tak straszne ustawy łamiące wszystkie punkty prawa i konstytucji. I nie po raz pierwszy robi to cały czas. No więc o co tu chodzi? Dobrze, a czy taka komisja do spraw badania wpływów rosyjskich nie powinna jednak powstać, bo są liczne dowody powiązań najwyższych funkcjonariuszy obecnego rządu z Kremlem. Tomasz Piątek przedstawił je w 2 książkach o Antonim Macierewiczu, o Mateuszu Morawieckim. Za czasów, kiedy był on dyrektorem WBK, miał bardzo liczne i podejrzane konszachty z różnymi firmami kremlowskimi. Komisja jako taka, oczywiście, bo mamy bardzo dużo spraw, które należałoby wyjaśnić, prawda, choćby rozwiązanie WSI, zaczynając, prawda, i tak dalej. Ale komisja, a nie kapturowy sąd złożony z amatorów, nieznających prawa, natomiast żądnych po prostu, nie wiem, zaistnienia, żądnych zniszczenia, zagryzienia przeciwnika politycznego. A wie pani, to jest w miarę zabawne, bo właśnie dzisiaj ta komisja Parlamentu Francuskiego, Zgromadzenia Narodowego, na którą się powoływał prezydent Duda, podpisując, powoływał się kompletnie bezprawnie, jakby to dzisiejsza młodzież powiedziała od czapy, ale ta komisja dzisiaj opublikowała raport, w którym nazwała partię Rassemblement National pani Marine Le Pen pasem transmisyjnym Moskwy. Czy jest szansa, że ta komisja, którą podpisując powołał do życia prezydent Duda, może powiedzieć, że PiS jest pasem transmisyjnym? Komisja, pod którą się podpisał pan prezydent Duda w Polsce, jeżeli w ogóle już używamy tutaj słowa komisja, tak, bo to zostało nazwane komisją, to ta komisja na pewno nie ma żadnych... To ulubiony jest twór Związku Sowieckiego, tak, tam sami komisarze i komisje. No myśmy mieli komisję, pamięta pan, do spraw Rywina, ale to było zupełnie coś innego. I to była komisja śledcza, tak, jednak ona trochę inaczej wyglądała niż ten tutaj sąd kapturowy. Jeszcze przeczytałam, że pan prezydent powiedział, że w tej komisji nie powinni zasiadać parlamentarzyści, senatorowie. No więc kto? Kto ma zasiadać i kto ją powołuje? Jacek Kurski dostał propozycję, żeby właściwy człowiek na właściwym tej komisji, ale odmówił, bo mówi, że to za niska funkcja dla niego. No on ma teraz tam dobrze przecież w Ameryce. Może znowu kolejny ślub kościelny weźmie udzielony przez biskupów i tak dalej po 20 paru latach małżeństwa. A na tych sabatach skrajnej prawicy, które są pasem transmisyjnym Moskwy, co nie ulega żadnej wątpliwości, pan premier Morawiecki w Madrycie powiedział, jak się czuje w tym gronie, czuje się wśród przyjaciół. No więc jeżeli przyjaciele mojego przyjaciela są na Kremlu, to może jednak ta komisja powinna była powstać i zająć się na początek premierem Morawieckim. No. Ja myślę, że nie tylko, że tam się parę osób znalazłoby, którym się powinna zająć. Poczynając do niego Macierewicza oczywiście. Dokładnie. Tak. Także tam jest naprawdę niezła gromadka tych ludzi, tylko że ta komisja w tej chwili, tego typu komisja nie ma szans powstać, dlatego myślę, musimy ruszyć się z tych foteli, odpuścić to grillowanie i zacząć jednak walczyć o swój kraj, o to, żeby prawda wyszła na jaw w końcu. Ile ludzi musi się stawić w Warszawie na ulicach, żeby pani była usatysfakcjonowana frekwencją? 100 tysięcy, milion? Wie pan, pół miliona? Wie pan 50 tysięcy? Chciałabym, no ja myślę, że tak ponad 100 byłoby dobrze, gdyby była. Ale podobno ma być więcej. Ja poniżej miliona nie... Poniżej miliona nie przyjmuje pan. No wie pan, przy zdolnościach naszej obecnej władzy do przeczekiwania wszelkich buntów naszych, bo to jest takie bardzo spokojne. Dobrze, dobrze, niech pokrzyczą, no nawet może im pomożemy, niech sobie pokrzyczą, no i co? A my sobie swoje zrobimy. Jak to powiedział teraz niedawno pan prezes Kaczyński, że my zgnieciemy tych ludzi, coś takiego, użył takiego określenia. Nie zgnieciemy, zlikwidujemy. Tak, no to jakiś czas temu, tak, zlikwidujemy tych ludzi. To tak, więc rozumiem, że jesteśmy w tej chwili przeznaczeni wszyscy do likwidacji, tak? Żaba gotowała się bardzo powoli, ale w tej chwili już zaczyna być już podgotowana mocno. Czy zaczyna się... Tak, podgotowana mocno, gotowa do uczty, więc chyba to rzeczywiście ostatni dzwonek, żeby wyjść na ulicę. Myślę, że to jest ostatni dzwonek, ostatnia szansa. No i ja panu powiem, że ja bardzo się przejęłam tym, że nie stać nas było na zjednoczenie się i stworzenie jednej listy. No to jest też świadczy o nas, prawda? O tym, że my patrzymy poprzez pryzmat ja. Ja i moje, ja i moje. Nie umiemy ze sobą rozmawiać, nie umiemy siebie nawzajem słuchać. I to jest strasznie przykre. A pani by chciała rozmawiać? Ja z ludźmi, którzy chcą zrobić coś dobrego, tak. Ja nie. Ja jestem osobą, która... grzecznie powie dzień dobry, odpowie dzień dobry, ale są ludzie, którym ręki nie podaje. No właśnie. Po prostu. To są ludzie, którym z konkretnych powodów ręki nie podaje. Tak? No, nie dlatego, że ktoś myśli inaczej niż ja, tylko z powodu tego. Pani rękę tym, co zrobili ten spot reklamowy antyopozycyjny z Auschwitzem. No ale wie pan, jak może mu w tej wieliczce w czasie ślubu zamroziło mózg zupełnie, ja nie wiem. To jest taki skandal. Ale widzi pan, to jest dowód na to, że żadnych oporów, żadnej nic. Wszystko jest dozwolone. Wszystkie chwyty są dozwolone. I co nas jeszcze czeka? Więc na miłość boską, ludzie, obudźmy się. Powiedzmy nie, dosyć, stop. A przecież co się będzie? A to, że ludzie głosujący za granicą. I to skrócenie, znaczy ten czas na policzenie głosów, tak? Nie są w stanie policzyć głosów. I co? Nie weszła żadna poprawka, bo powiedzieli, że to będzie niezgodne z prawem. A zgodne z prawem jest odbieranie ważności głosów ludziom, którzy głosują, tylko dlatego, że w parę godzin ma to być policzone? To jest zgodne z prawem? Więc jeżeli ja słyszę, że ktoś mi z tamtej strony mówi o prawie, to we mnie się naprawdę wszystko gotuje. A oni są w stanie odwrócić dokładnie wszystko do góry nogami. Co będzie po marszu? Będzie jakiś dalszy ciąg? Czy wszyscy się rozejdą? Że dobrze spełniony... Pozbierają biało-czerwone chorągiewki z ulic i będzie tak jak dawniej. Spełniony obowiązek. No ja myślę, że jednak jest parę osób, którzy budują gdzieś tę świadomość w ludziach, że to nie powinno się na tym skończyć. Jak opozycja ma wykorzystać tę energię, która... prawdopodobnie wyzwoli się na ulicach Warszawy. Ja myślę, że już koledzy mają to wszystko przemyślane i to nie jest taki... Pani, czy wie pani? Wie pan, ja wiem, to jest duże słowo. Okay. Ja po prostu wierzę w to. Aha. Ja wierzę w to i myślę, że mam powody, żeby wierzyć, patrząc na... Ja nie mówię, że wszyscy są wspaniali i bezbłędni, ale myślę, że determinacja, z jaką Tusk podchodzi do tego, żeby ludzi poderwać, żeby ludzi nie skłócać, żeby rozmawiać z ludźmi. Ja obserwowałam te wszystkie jego spotkania wyjazdowe i rzeczywiście jaka tam każdy miał prawo wstępu, każdy mógł zadać pytanie, jak on z ludźmi rozmawiał. Nie pouczał, nie krzyczał, nie wrzeszczał, nie mówił ja tutaj mam rację, nie opływał. To jedyny polski polityk, który ma naprawdę dużo wad, ja mógłbym je wyliczać, ale po co właśnie teraz, ale który się nie zaperza. Tak. Poza tym on już też swoje przeszedł i tak sam powiedział, też się wielu rzeczy nauczył i też się zmienił i też się wielu rzeczy nauczył. Pewnie, że nie ma człowieka bez wad i bez kas, to wiadomo. Tylko teraz jest ważne, co się z tym robi i na ile się sobie człowiek z tego zdaje sprawę i na ile potrafi z tym walczyć. A załóżmy w takim razie pozytywny scenariusz, że ten marsz będzie takim katarzis, że będzie oczyszczeniem, społeczeństwo się przebudzi, w październiku rozgodzi obecne rządy. Co będzie z przywódcami? Czy powinni ponieść jakieś konsekwencje swoich postępów? Jeśli tak, to jakie? Oczywiście, że tak. Ja myślę, że już dosyć tej bezkarności. Już parę razy byliśmy, prawda? No, a stara zasada rzymska, uciekającemu wrogowi złote mosty budujmy. Jest miejsce na drugi okrągły stół, żeby uniknąć konfrontacji, bo oni jednak przyparci do muru z perspektywą więzienia za swoje Dlatego ja się boję tego wszystkiego, co się może stać. Nie chcę się poddawać myśli, jak te wybory będą wyglądały, na ile będą, no, bo nieuczciwe będą na 100%. Po pierwsze, czy będą na pewno nieuczciwe, jeśli w ogóle będą, a poza tym oni mają w tej chwili wszystkie resorty siłowe w swoim ręku. No już powoli chyba nie. Jakiś tam, zdaje się, spadła jakaś rakieta, prawda? Ktoś ją tam znalazł na koniu, teraz nie wiadomo, kto jej nie zauważył, tak, prawda? Tak, jakoś tak, tu sami winni są i nikt nie jest winien. Zauważyła pani, że pan premier Morawiecki oskarżył dziennikarzy Rzeczypospolitej, że to wszystko jest kłamstwo. Oni na pewno są na usługach Rosjan. Tak, no oczywiście. To wszystko nieprawda. Ja nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem wtedy, kiedy, czyli następnego dnia w grudniu, kiedy ta rakieta rzeczywiście... Ja nie wiedziałem. Mówi to premier przed kamerami, przed całym narodem. Ja nie wiedziałem, no, bo mnie nie poinformował mój minister obrony, który dalej jest ministrem obrony, mimo że nie o takim drobiazgu jak rakieta manewrująca rosyjska, która przelatuje przez całą Polskę i spada 14 kilometrów od centrum szkoleniowego NATO w Bydgoszczy. I człowieka, który mówił, że mamy tak wspaniałą ochronę, że nawet mysz się nie prześlizgnie. Tak, to rzeczywiście, prawda? Dość zabawne. To, tak. ta myszka musiała być jakaś specjalna, że jej nikt nie zauważył. Tak, i to nie pierwsza. Potem jeszcze nie znaleźliśmy jeszcze balonu z Białorusi, nie znaleźliśmy. Tak. I tutaj różne memy mi przychodzą do głowy, ale nie będę ich opowiadał, są nieprzyzwoite. Dobrze. No, ale... Ja myślę, że przed nami jest bardzo ciężki okres, bo to jest troszkę tak jak po wyborach, kiedy wróciła ta wolna Polska, odzyskaliśmy wolną Polskę i wtedy wszyscy już zaraz ręce tak spoczęli na laurach i mówią, ale to, no, zwyciężyliśmy, to nam się należy. Sama się spotykałam z taką postawą. Nam się sporo należało i bardzo dużo dostaliśmy z tego właśnie powodu, że wtedy... my tego nie doceniamy. My tego nie doceniamy, ile myśmy dostali. To się w głowie nie mieści, bo jednak jak się rozejrzeć po Polsce, przynajmniej ci ludzie, którzy mają kilka lat już na karku i pamiętają, jaka była Polska przed 89 rokiem, jeśli się rozglądają, mówią, przecież to jest cud. To jest największe osiągnięcie chyba polskiego narodu w całej swojej historii. Jak myśmy zaistnieli w ogóle w świecie, jakim szacunkiem zaczęli nas wszyscy darzyć. I jaka lawina pieniędzy nas dzięki temu spadła. No, dzięki temu, że okazaliśmy się przyzwoitymi ludźmi i zwolennikami demokracji. Tak jest. Dzisiaj? A co dzisiaj? Dzisiaj się boimy. I oczekujemy, że dostaniemy za to więcej pieniędzy, że staliśmy się nacjonalistami. Dlaczego mamy dostać? Faszyzującymi. No właśnie. Wie pan co, taki był też... Ja powiedziałam, po 89 roku powiedziałam, miałam różne spotkania z różnymi ludźmi, jeździłam po Polsce i między innymi taki był, mówiłam wiersz Adama Zagajewskiego, bardzo króciutki wiersz zaczynający się od słów naprawdę umiemy żyć dopiero w klęsce. I wtedy, bo jak jesteśmy wspaniali, jak się rozumiemy, że mamy wszystko, że nawet herbata smakuje tak samo. I kończył się ten wiersz, oby nie zaskoczyło nas zwycięstwo. I dla mnie to był proroczy wiersz w ogóle, bo my nie potrafimy docenić zwycięstwa. My się zerwiemy, zrobimy jakiś wielką, wspaniałą rzecz i potem, no to my już, to teraz wszyscy mają nam tutaj dawać, przynosić i nas hołubić. Monte Cassino i różne takie rzeczy, to nie. To jest. No jest coś charakterystycznego, że my czcimy wyłącznie nasze klęski. Święta narodowe to są rocznice naszych klęsk. Nie udało się zrobić niczego, żeby 4 czerwca był świętem narodowym. Nie udało się tego przeprowadzić. A to było największe osiągnięcie chyba narodu polskiego w całej jego historii. Bezkrwawa rewolucja, która pociągnęła za sobą rewolucję w połowie Europy. Oczywiście. I przez 25 lat zmieniła ten kraj nie do poznania, zmieniła na lepsze i to mimo tego, że miała potwornego wewnętrznego wroga, który wsadzał kije w szprychy, odkąd tylko powstał. No, a teraz ten wróg, żebyśmy nie weszli do Unii Europejskiej, żebyśmy... A teraz ten wróg widać się dobrze bardzo u nas czuje. No więc jeżeli ludzie sobie z tego nie zdadzą sprawy, i no to czarno wszystko widzę. No właśnie. A propos czarno wszystko widzę, jak pani wie, to jest w pewnym sensie rząd koalicyjny. PiS, Kościół. No i gdyby okazało się, że jednak uda się wygrać wybory i odesłać na śmietnik historii te rządy, to jaki powinien być stosunek odrodzonego, demokratycznego państwa polskiego do Kościoła katolickiego? Ja myślę, że Kościół... To jest bardzo przykre, ale Kościół nie stanął na wysokości zadania. Kościół, który się zachowywał przecież wspaniale w latach 80. Kościół to było miejsce, gdzie dokąd się uciekało, wierzący, niewierzący, tam się wszyscy spotykali, zbierali, tam się coś działo, tam powstawały wspaniałe rzeczy. I pamiętam, kiedyś jechałam na takie spotkanie, przepraszam, tak mówię o sobie, no ale mówię to, co... Spotkanie... Taka maleńka miejscowość Bodaczów za Zamościem. Ja miałam być na mszy za ojczyznę o 9 rano, więc przyjechałam, tłum ludzi, wszyscy wspaniale, prawda, ojczyznę wolną i tak dalej. I taki był młody ksiądz i mówi do mnie tak: widzi pani ten tłum, jak Kościół jest pełny. Przez lata kościoły nie były takie pełne. Ksiądz proboszcz jest zadowolony, że ma tutaj tłumy i myśli, że będzie tak zawsze. Co się musi stać, żeby tych ludzi, zrobić wszystko, żeby tych ludzi, którzy przychodzili wtedy do kościoła, zatrzymać w kościele. Zatrzymać w ich wierze, w tym, że w tym kościele jest miejsce, gdzie można właśnie się czegoś nauczyć, że można coś dalej robić. Że on pracuje dla ludzi, jest z ludźmi, a nie dla siebie. Ja w momencie, kiedy, ponieważ mówiliśmy tutaj wspomnieliśmy Jacka Kurskiego, w momencie, kiedy się zobaczyłam jego ślub po 26 latach małżeństwa, że dostaje prawo do wzięcia kościelnego ślubu, a ja akurat przestudiowałam prawo kościelne pod kątem, to nawet nie jest unieważnienie, bo nie ma czegoś takiego jak unieważnienie małżeństwa. Jest udowodnienie, że akt zawarcia małżeństwa był nieważny. Czyli liczy się wszystko to, co było przed ślubem, żeby udowodnić, że sam akt był już nieważny. Nikt mi nie udowodni, że po 26 latach małżeństwa raptem się okaże, że akt był nieważny, tak? I on dostaje dyspensę, biskup daje ślub. I wtedy powiedziałam, wtedy powiedziałam: stop, to nie jest mój Kościół. Ja się mogę modlić wszędzie. Byłem korespondentem z Watykanu i zapewniam panią, że to nie był największy skandal. Ja sobie zdaję sprawę. Ja troszkę byłam blisko tych spraw. I miałam wspaniałe, wielkie przeżycie. I pomyślałam sobie, że było warto, żeby potem przeżyć to, co ja przeżyłam. Żeby warto było postawić, o co mi chodzi, żebym co, drugi ślub brała w białej sukni, w kościele, z kwiatkami, z welonem? Bo co, bo skłamię, bo powiem? Przecież mnie nie o to chodzi. Dla mnie jest ważny sam akt, tak? I to jest dla mnie ważne. I przecież próbowali, całe prawo kościelne przestudiowałam, tylko ale ja nie mogę... Już mogłam powiedzieć, że byłam niepełnoletnia, biorąc ślub, miałam 18 lat, musiała być podpis mojej matki, także mnie zmusiła matka do małżeństwa. I co, i bym szła, drugi ślub, kościół, prawda, wszystko. Ale mnie nie o to chodziło. I wielu ludzi jest takich, którzy żyją w tym tak zwanym, prawda, że nie mogą, jako ci gorsi, bo oni nie mogą przystępować do komunii, nie mogą uczestniczyć we wszystkim, prawda, bo on jest po rozwodzie, jeszcze związał się z kimś innym. I dla niektórych to jest naprawdę czasem wielka tragedia. Wielka tragedia, ale tylko dlatego, że są uczciwi. Że są uczciwi i dla nich jest ważny akt, a nie wydarzenie. Powiedziała pani kluczowe słowo. Trzeba mieć wewnętrzną uczciwość. Po prostu być przyzwoitym człowiekiem. Być przyzwoitym człowiekiem. Żeby tak żyć, żeby móc spojrzeć w oczy swoim dzieciom. Czy ci biskupi, którzy handlowali z premierem Morawieckim i z innymi przedstawicielami, czy ci proboszczowie, którzy Zambon agitowali za PiS-em, powinni być jakoś rozliczeni przez demokratyczną Polskę, czy... Ja myślę, że ich ludzie rozliczą. Ludzie ich rozliczą. Kościoły stają się puste. Młodzi ludzie odchodzą od kościoła. Odchodzą od wiary. Tak, w Polsce... Odchodzą od kościoła. To już tyle krajów przeżywało. Rekord świata w opuszczaniu kościoła przez młode pokolenia. Rekord świata. Nie ma drugiego kraju, w którym tak... Tak. I to jest winę, tę ponosi tylko i wyłącznie Kościół i jego postawa w tej chwili. Tylko i wyłącznie. Czyli pani sądzi, że nie trzeba żadnych dodatkowych państwowych środków rozliczania? Przyhamować trochę te pieniądze. Przyhamować troszkę te pieniądze. To beneficjent naszych wszystkich pieniędzy w ilościach dość hurtowych. No więc właśnie, dlaczego, skąd te pieniądze? Dlaczego te pieniądze? Przecież Kościół jest powinien być ubogi. Kościół powinien nieść pomoc. To już nie sięgajmy aż tak głębokich korzeni. Pani Jano, bardzo proszę. A proszę mi powiedzieć, jako radna Warszawy, czy stolica przygotowała się właściwie na przyjęcie tej masy ludzi, która zapełni ulicę? Znając władzę, tak, ale spodziewają się też różnych niespodzianek i prowokacji. No właśnie, no bo na ten dzień zgłoszonych zostało 30 innych manifestacji, w tym manifestacje narodowców. No właśnie, no ale niestety nie ma możliwości zabronienia. Jeżeli wszystko jest złożone zgodnie z procedurą, tak jak należy składać, nie można. Poza tym pamięta pan, co się działo, jak się prezydent Trzaskowski nie zgodził na marsz, jaka była. Poza tym wojewoda wtedy to natychmiast przywraca zgodę i daje zgodę. Więc zdajemy sobie sprawę, myślę, że miasto sobie zdaje doskonale sprawę, jakie są zagrożenia, co się może dziać. Jest przygotowane? Na tyle, na ile może. Jest. Myślę, że ludzie będą też na tyle odporni, że nie dadzą się sprowokować. Bo jeszcze to jest ważne, żebyśmy też idąc wiedzieli, że mogą być prowokacje i żebyśmy się nie dali sprowokować, a mogą być bardzo różne prowokacje. Moim zdaniem trochę zabrakło tego elementu w propagandzie, tego marszu, że w jakichś lokalnych oddziałach, które organizują wycieczki do Warszawy, się mówi: uważajcie na prowokacje. Tutaj jakby trochę za mało tego wszystkiego jest. No ja myślę, że tutaj za dużo jest rzeczy do ogarnięcia. Ja myślę, że sobie ludzie jednak powinni zdawać sprawę. No mówi się o tym, że jest ileś kontrmanifestacji, żeby... No poza tym wydaje mi się, że chciałabym trochę dojrzałości też. Spodziewam się trochę dojrzałości po ludziach, którzy na ten marsz przyjdą, że jednak oni wiedzą, dlaczego idą, po co idą i że na te prowokacje nie można odpowiadać. Czyli nie będzie takiej sytuacji jak w rocznicę Powstania Warszawskiego, kiedy pan Bąkiewicz et consortes się ustawi kilkadziesiąt metrów od głównej trybuny i będzie zakłócał wszystkie przemówienia. Może być wszystko. Ja pamiętam to spotkanie na Placu Zamkowym, kiedy przemawiała pani Wanda Traczyk-Stawska i za nią stał Bąkiewicz, ją zagłuszał. Tak. Ale on dostał na to pieniądze z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od pana wicepremiera profesora. Od pana wicepremiera profesora, tak. Od kultury. Tak. To w takim razie pani Anno, jako doświadczona, wspaniała aktorka, niech pani łaskawie do tej kamery zechce zaapelować do tych, którzy jeszcze się wahają, czy być w Warszawie, czy nie, jutro na manifestacji. Niech pani zaapeluje, żeby przyszli. Proszę państwa, nie wahajmy się. Troszkę pomyślmy o tym, że to jest przyszłość nasza, przyszłość dzieci, że nie można się dać bezkarnie okłamywać, mieszać z błotem, niszczyć jako ludzi, niszczyć państwo, niszczyć konstytucję, niszczyć praworządność, żyć kierowanym nienawiścią. Zrezygnujmy troszkę z tej wygody, nie wiem, wyjazdu poza Warszawę, z ładnej pogody, bo to są To jest chyba ostatnia taka możliwość. Ostatni moment, kiedy możemy powiedzieć stop, dość, my w tym kraju żyjemy, myśmy o ten kraj walczyli, to jest nasz kraj, tak samo jak wasz, tak samo nasz. Mamy prawo w nim żyć, mamy prawo żyć uczciwie, wierzyć, że inni są uczciwi i nie dać się zniszczyć i nie dać odebrać nam wolności. Także proszę Państwa, to jest marsz, nie chcę powiedzieć ostatniej nadziei, ale myślę, że to jest marsz pełen nadziei, że się obudzimy i że jeszcze raz zawalczymy o przyszłość naszą i dzieci i o nasz kraj, żeby był wolny, bośmy o tę wolność walczyli tyle razy. Dziękuję bardzo. Strasznie chciałbym z Panią porozmawiać o sztuce aktorskiej, o Pani filmach, o Pani przedstawieniach, o serialach, o tych wszystkich kreacjach, które Pani stworzyła ku naszej radości, ku naszej uciesze, ku naszym wewnętrznym przełomom. Ale dzisiaj jest taki dzień, że będziemy rozmawiali tylko o polityce. Bardzo Pani serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Państwu dziękuję za wytrwanie z nami. To był program Allegro ma non troppo. Zapraszam na kolejne odcinki. Dziękuję Pani. Dziękuję bardzo. Anna Nehrebecka-Byczeska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.